granicą, ale więc także z Polonią, czyli tymi, którzy wyjechali z Polski, dobrowolnie wyjechali z Polski, to problem szerszy. I to też jest problem, który chcemy postawić jako istotny, jako bardzo ważny. To na dwóch płaszczyznach. Płaszczyzna pierwsza to płaszczyzna tożsamości, kultury. Chcemy, żeby związek tych ludzi z Polską, z polskością trwał, żeby trwał także w kolejnych pokoleniach. To jest potrzebne i dlatego, że w szczególności jeżeli chodzi o nową emigrację, to mamy nadzieję na powrót. Ja przypomnę, kiedyś bardzo wielu Hiszpanów wyjeżdżało z Hiszpanii. 88%, a więc prawie 90% z nich wróciło. I chcielibyśmy, żeby tego rodzaju sytuacja była także, jeżeli chodzi o tą polską emigrację. A sprawa druga, no to jest po prostu trwanie polskości wśród tych, którzy do Polski nie wrócą, ale będą żyli w innych społecznościach, na przykład w Anglii. I naprawdę będzie bardzo dobrze, jeżeli te związki z ojczyzną będą trwały. I wreszcie jest płaszczyzna druga, to jest płaszczyzna gospodarcza. Proszę pamiętać, że Polonia polska, szczególnie ta amerykańska, ale nie tylko amerykańska, to jest znaczny potencjał gospodarczy. Trzeba uczynić wszystko, żeby ci Polacy, którzy awansują społecznie, którzy znajdują się w hierarchii społecznej wysoko, w różnych typach hierarchii społecznej, począwszy od tej ekonomicznej, a skończywszy na przykład na intelektualnej, naukowej, zachowywali związki z ojczyzną. Bardzo często jest tak, że niestety te związki się w takich sytuacjach, w sytuacjach awansu łatwo zrywają. Nie będę w tej chwili analizował przyczyn, w każdym razie państwo polskie powinno uczynić wszystko, żeby te związki trwały i żeby zmieniały się także związki o charakterze gospodarczym, o charakterze intelektualnym, chodzi o współpracę naukową, współpracę we wszystkich dziedzinach, które są związane z ludzkim myśleniem, ze świadomością, z kulturą, z nauką. Potrzebujemy tego. Powtarzam, to jest bardzo poważny zasób. Zasób dzisiaj niewykorzystywany. Muszą być podjęte decyzje odnoszące się do naszego systemu politycznego, tak żeby Polacy, polscy obywatele mieszkający za granicą mogli brać bardziej czynny udział w polskim życiu publicznym i potrzebne są rozwiązania przede wszystkim z dziedziny współpracy we wszystkim, co jest możliwe. No i wreszcie także pewne pozostałości praktyk PRL-owskich, które jeszcze trwają, muszą być ostatecznie wyeliminowane. To tyle w tej sprawie, ale proszę Państwa, może zaczekam chwilę, bo przeszkadzają nam. Otóż proszę Państwa, żeby to wszystko mogło zostać podjęte, to Polacy muszą wybrać. Muszą wybrać 25 października. I wybór jest jasny. To jest wybór z jednej strony między chaosem wielopartyjnego rządu, rządu, który będzie się kłócił wewnętrznie, będzie się kłócił z prezydentem, będzie atakował opozycję, a sytuacją spokoju z rządem, który będzie współpracował z prezydentem, będzie szanował opozycję, rządem, który ma plany odnoszące się do dobrej zmiany we wszystkich dziedzinach naszego życia. Tego rządu właśnie dobrej zmiany. Nie wewnętrznej wojny, nie kontynuacji tego wszystkiego, co było niedobre w ciągu ostatnich 8 lat, tylko naprawdę nowej, nieporównanie skuteczniejszej z punktu widzenia naszego rozwoju gospodarczego, społecznego, rozwoju pod każdym względem polityki. To jest wybór, to jest alternatywa. Powtarzam, z jednej strony, gdybyśmy nie uzyskali bezwzględnej większości, można sklecić rząd z wielu partii, tylko to naprawdę będzie bardzo, bardzo źle wyglądało i nie ma żadnej wątpliwości, jaką politykę będzie prowadził ten rząd. Przede wszystkim to będzie polityka wojny, bo taką politykę zawsze prowadziła Platforma Obywatelska, a ona niewątpliwie będzie podstawą tego rządu. I braku jakichkolwiek przygotowanej z góry, zaprojektowanej polityki, jeżeli chodzi o różne dziedziny życia. A z drugiej strony to, o czym mówiłem. Spokój, współpraca i projekty odnoszące się do wszystkich dziedzin naszego życia, w tym te 10 pierwszych ustaw.